No i jesteśmy na targach. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Oglądamy sobie maszyny. Sztajery, nie sztajery. Zobaczcie. Więc coś takiego byłoby idealne do nas. Kurde, za duży. Za duży jest. Coś ty. To jest jak 90-konny case. Zobaczymy dane techniczne. 4 cylindry. 117 koni. Od 101 do 117 koni. No idealny byłby taki. No, nasze ziemie są różne, czasami ciężka, czasami lekka, także by się chciał takiego, bo jest, wiesz, mały, wbity taki, fajny. Może nie manewrować, zobaczyć. Te farmtraki to takie, mi się nie podobają, kurde, ten kolor taki, nie, ten fajniejszy odcień tego niebieskiego. To jest ten nowy farmtrak, tak? No. Nowy, no. I tamten też tak. Mm. No, nowe maski, nie? Zobaczcie, jakie stanowisko ładne, MTZ Parts. Zapraszamy na stronę MTZ Parts. Macie tu wszystkie części do MTZ-a, Belarusa. Akumulatorki też, może się tym zainteresuje. Także zobaczcie, jak to wygląda. Wszystko tu mają, pełny asortyment do silników. Części wszystko, także stanowisko, pełno asortyment części, jakbyście chcieli, to byście zbudowali. Chcecie pomachać do kamery? Pozdrówcie widzów, nie krępujcie się. Także nie. No kurwa, zginie no. Jak panowie się targi podobają? Powiedzcie na relacji. Ale wcześniej było chyba lepiej, nie? Tak. Mało sprzętu. Mało jest sprzętu. Mało sprzętu. Jest w ogóle zmniejszone chyba są targi. No, mało jest na dworze też. No właśnie. Na dworze nic jest. Firmy się bały przyjść i pokazać sprzęt, no nie? No widzicie. Pierwsi nasi widzowie dzisiaj. Pomachajcie, pozdrówcie. Tu jest najmniejszy widz. Oglądasz? No i elegancko, zobacz. Którego byś wziął? Wziąłbyś tego dużego sprzęta? No i dobrze. To już, gdzie jestem przedstawiciel? Zaraz ci załatwimy to. Pojeździsz sobie. Kasę wyłoży. A, kasa tam. Nie przejmuj się kasą, nie? To powiedział, że go weźmiemy tak. No właśnie. Testowo. O, testowo, na 2 lata. No. No to widzicie, nasi pierwsi widzowie. Zobaczymy, co będzie dalej. Poko hopoki, pogadamy se, no i co, lecimy dalej z relacją. Mamy tu fetorki. Co posądzisz o tym fetorku? A ja nie wiem. Stówka. Też, ale zobacz, widzisz, jak to się różni? Sztajer był mniejszy taki. Sztajer był mniejszy. I taki bardziej zbity, przyjemniejszy był po prostu, no nie? Ten jest taki gdzieś wysoki taki chyba, nie? Mhm, ten wyższy jest, taki większy, no nie? A ten sztajer był taki fajnie zbity. Fajny ten sztajer był, podobał mi się naprawdę. Ciekawe jak mechanicznie. Idziemy dalej. Obo taczki. To turbo będzie w 60. Tak. Albo Zetor. Silnik od Zetora. Albo silnik od Zetora. O, weź Piotruś karteczkę, przyda się. Tylko że ceny to zabójstwo. Jak nie masz dopłaty, to się nie opłaca. Jak nie... Bez opłaty się nie opłaca, no. No. Nie, to tak mi się nie podoba. Mi się podoba ten zatarek właśnie. Tak. Zobaczcie, testujemy. Wziąłem sobie tutaj marcheweczkę. Pani powiedziała, jaką odmianę zasiać. Też sprawdzałem w internet, ale nic konkretnego nie mogłem wyczytać. A dzięki komu? A to dostałem info. No Stachu dojrzał. Marszu, gazetkę załatw na marchewka dla ciebie. Mam kurde gazetkę, ja sobie wziąłem. Ja też sobie wziąłem, będę... Bo tam masz też inne warzywa ogólnie. No. Zobaczymy, jak to się uda. Ja Piotrusiowi mówiłem poza kamerą, że Stachu idzie w to, w kapustę. No ja w marchewkę. Zobaczymy, jak to się uda. Jak się uda na tej glebie u mnie, to będziemy atakować więcej. Tak, bo w pietruszkę nie ma sensu. Tak, w przyszłym roku mi się... Pietruszka jest bardzo wymagająca. Tak, jak mi się w przyszłym roku uda ta marchewka, to wtedy będę 30 arów na przykład, 40 hektarów. I zwiększał będę. Hektary. Nie, to wiesz, gorzej ze zbiorem, nie? I... A, gorzej jest, wykopiemy. Wykopiemy, ale kto będzie zbierał właśnie, nie? A Piotruś. Tak. No widzicie, sprzętu jest mało, bo tu jest siewnik jakiś. Patrz, a zobacz, zauważ, że jest tutaj ile miejsca. Ile miejsca jeszcze nie jest zagospodarowane. No.
Agromilka się sprzątnęła. Taka... Tu byśmy, kurde, wystawili miejsce parowanie agronikowo.pl. Dokładnie. I by było, nie? Kurde, poworkowałbym pszenicę. Panie pastówce. Pastówce. Certyfikat. Da. Zaprawiona. Ekologiczna. Ekologicznie zaprawiona. W przyszłym roku tak będzie. No to są budowlane, to drogie są strasznie. Nie, to takie, to ja nie. Czy taka przemysłowa bardziej do dróg i tak dalej, nie? A Piotruś, dla ciebie ciągnik. Zobacz, kurde. Kurde, akurat by się te ścieżki wiesz gdzie zmieścił. Ale kurde, jakie ten, co tu zakładać? No co, nalejka. Lejek byłby akurat, nie? Zobacz. Tylko rób takiego ASOKa. Filterek, wszystko jest. Zespawamy ci. Na twój ogródek to by starczyło. To Bartek. Bartek mówił. Pozdrawiamy Bartka. Pozdrawiamy Bartka. Będzie Bartek, czy nie? Nie, mówi, że nie. Kurde. Bo mówi, że lipa jest. Lipa jest? No to słabo. No to co, pozdrawiamy Bartka. Bartka, pozdrawiamy. Tak, Piotruś, jak tam twój ogródek? Ty lepiej mów o swoim ogródku, bo masz chujo. No, jesteś już w środku? No, także co? Idziemy dalej, nie? Znaleźliśmy Piotrusiowi maszyny do jego gospodarstwa. Piotruś, zobacz, i tam rotacyjną i masz nawet. Możesz drogę wygolić. Drogę byś wygolił. Zobacz, jaka fajna, kurde, jak przykładnia. Mamy grabiareczka. Taki agregacik. Widzisz, kopaczka, a nie ręcznie. Jednorzędowa. Sadzarka na jeden rząd, zobacz. Kurwa, to jest dla ciebie asertywne. No, taret. To jest normalna sadzarka. To jest normalna akurat sadzarka, ale Piotrusiowy taki agregacik i by sobie rypał hektarki swoje. A to są, wiesz, ogrodnicze chyba. To nie jest ogrodniczy sprzęt? Nie. Nie, no to jest na działkowcu. No coś takiego, nie? No. Pozdrawiamy Bartka. Jeszcze raz. Działkowiec. Bartek miał dwa działkowce. O, a tu... Nie, dobra. Tu jest ta zgrabiareczka taka fajna, klasyczna. Mam taką stodolę jeszcze, leży, nieużywane. Nie chcesz Stachu kupić? Czego? Trzeba by było jechać zawsze na górkę, żeby się przekręcić do zgrabiania albo do przewracania, nie? Zgrabiarkę? No. Mam jedną, wystarczy. Daj pan spokój, ile z tym roboty było. O, Piotruś, zobacz. O, no mówię, dwa worki zmioku byś sypał i wysadził. Żebyś sam ciągnął. No właśnie. Ale sprzęt. Dykowi do skuterka. Piotruś to by na plecy to wrzucił. I... Na wariator by pompę hydrauliczną. Piotruś, wziąłbyś dziadkiem na plecy to i byś naciągał we dwóch. Homonta by ci założył, jak z bronką kiedyś, i byś jeździł. Pokaż, jakie parametry. Ile trzeba uciąg? S245, to podzywanie mocy, 28 kW. I gdzie masz tabliczkę znamionową? Tego to nie pokażemy na kamerze. Tak, idziemy tam, większe są sprzęty, zobaczymy jak to wygląda. Przyjechał nasz widz numer 1 od zawsze na zawsze. Ursusik C330. Marcelito. A tu kumple jego. Chłopaki, nie bójta się. No, Marcel odwiedził, dostał smyczkę od razu w Horpolu. Luksus. Jakieś gadżety? Nic dostajesz, żadnych gadżetów. Trzeba się zaraz... co przyjechał teraz. Przyjechałem dopiero. Spokojnie. Ale słabo jest, nie ma tu ludzi, nie? To już my kolejny raz mówimy na wejściu, na kamerach jest słabo. Słabiutko. Mówi, że ma... Będziesz pan kopał tym do ciapka? O, a gdzie masz joysticki zajebane? Nie ma. Nasi tu byli. Tak, widać właśnie. Wykręcone. No i już, był sprzęt i nie ma. X-Series. Ale sprzęt. Jesteśmy przy kolejnych maszynach. Chyba już wszystko obeszliśmy, wszystko już widzieliście, także... I dwa John Deere'ki są w kącie tak schowane i tyle z John Deere'a. New Hollanda trochę więcej jest, no ale tak to bieda. Komentarz do tych targów, bieda. Ogólnie słabo. No, nie ma rewelacji. Także widzicie relacje, nie musieliście przyjeżdżać, bo wszystko zobaczyliście tutaj, także nie było co oglądać. No chyba, że w celach biznesowych to inna sprawa, tak? No ale tak to. Podwójna. Tak to rewelacji nie ma. Dużo mówi. Siedzimy sobie, tutaj Adrian opowiada, a tu mamy Agrolovers. Cześć. Wbijajcie na kanał do nich, zobaczycie jak Marlena orze. Ora. Ora, przepraszam, ora. Albo remont RCW może widzieliście, także wbijajcie na kanał, my sobie tu kawkę pijemy i rozmawiamy. Adrian zaraz wam opowie o lampach, jaki asortyment mają tutaj. Dokładnie tak. Wybije godzina zero. Wtedy usiądziemy i porozmawiamy o lampach, o oświetleniu.
Dokładnie tak. Adrian to opowie. Dobra. Piotr będzie miał w czym kawę. Tak jest. Adrian, weź to opowiedz troszkę o lampach firmy Horpol. Witajcie moi drodzy, firma Horpol, polski producent oświetlenia, producent lamp dla rolnictwa. Już od ponad 42 lat tworzymy z olbrzymią pasją lampy, które mają oświetlać Wam drogę i wyróżniać Wam, Was, stwarzając dla Was bezpieczne warunki na drodze. Dokładnie. Wszystkiego tak. Dobrego moi drodzy. Zobaczcie sobie teraz, jak tu fajnie to wygląda na ścianie. Chłopaki się postarały. Zobaczcie, koguciki, obrysówki, jakieś kierunkowskazy, halogeny robocze. Także zobaczcie, jakie potężne halogeny robocze. Cały asortyment. A i przechodzimy tutaj. Zobaczcie tutaj sobie lampy tylne do przyczep, naczep. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To są LED-owe. Całe stanowisko. Tu jest jeden przedstawiciel, tu jest drugi, Piotr i Tomasz. Pomachajcie. Cześć. Panowie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Widzicie, machają Wam. Także pewnie nie jeden projekt tutaj z tym panem będziemy robić i z tym tutaj. Będziemy tutaj coś myśleć, działać. Zobaczycie pewnie, teraz jest taki sezon remontowy, to coś się nam uda zdziałać. Także myślę, że będziecie zadowoleni. Zobaczycie sobie te lampy też u nas. Jak to wygląda w montażu, jak to się prezentuje już na maszynie, tak? Moi drodzy, w najbliższym czasie kolejne projekty, również na kanale rolnikowym. Wszystkiego dobrego. Tak. Też się tutaj włączę. To co? My powoli kończymy relację, widzimy się przy wyjściu już, także... Kończymy relację z targów, mam nadzieję, że się podobało. Pan Mateusz. Pozdrawiam. Pan Piotr. Pozdrawiam. Także co? Pozdrawiamy również Was! Kończymy relację i... A teraz zapraszamy na krótką przerwę. Na krótką przerwę, reklamę, tak. I do następnego odcinka. Wyręczyli nas tutaj.